nie ma więcej szkód niż korzyści. Znaczy, czy więcej nam nie zamydla takie porównanie, już nie mówiąc o tym, jak jest nierozumiane przez bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że to jest właśnie manipulowanie, że to jest propaganda, no, że to jest nadużycie takie porównanie, czy jednak, no właśnie, to nie jest bardziej niekorzystne niż pomagające tak, zrozumieć. Moim zdaniem to uczula, tak? To uczula na to, że to gdzieś już było, że wiemy, jak to się odbywa, bo to jest ta sama droga, tak? To jest szukanie najpierw na przykład w przypadku NGO-sów finansowania Sorosza i różnych innych fundacji zagranicznych czy powiązań ze światem polityki, czyli ta działalność polityczna, która w Rosji akurat przytoczyła się w ustawie o agentach zagranicznych, tak, która w ogóle blokuje działalność NGO-sów. No i to wszystko do tego się sprowadza, tak, że to jest ta sama droga tak naprawdę, która nie zależy ani od rosyjskiej mentalności specyficznej, która w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat była wielokrotnie dyskutowana. Po prostu no, zależy od tego, że ludzie, którzy to wykonują, chcą dostawać kasę, chcą mieć etat w telewizji publicznej, przecież to robi ten sam człowiek w TVP. Znaczy wiadomo, że to są takie wybory, ja też nie czuję się upoważniona do ich rozstrzygania. Ale to jest wybór, tak? To jest wybór i to jest, ale dziennikarstwo. No w Rosji też nie osądzaliśmy, ale myślę, że takie rzeczy po prostu trzeba piętnować i tyle. No i na przykład to, że w Rosji jest Fundacja Sorosza, w ogóle organizacje, które są z nim związane, już są na liście organizacji niepożądanych, a jednak w Polsce też to nazwisko cały czas się pojawia w przypadkach krytyki opozycji, tak? No przecież po pierwszych protestach KOD-u od razu było powiedziane, że one są finansowane przez żydowskiego barona, czyli no właśnie przez George'a Sorosza. No i tych podobieństw jest to o wiele więcej, tak? I w przypadku właśnie NGO-sów w Rosji działalność w NGO-sach jest całkowicie zdyskredytowana. Ludzie, którzy tam działają, są postrzegani przez społeczeństwo jako ci, którzy zarabiają po prostu miliony, którzy dostają pieniądze od zagranicznych sponsorów, przede wszystkim z Zachodu. I to samo się dzieje w Polsce. W Polsce ten przekaz, przynajmniej w tym serialu telewizyjnym, był bardziej o układach, tak? Znaczy o tym, jak ludzie związani z poprzednią władzą, również członkowie rodzin, stworzyli jakiś taki system organizacji pozarządowych, których finansują, będąc u władzy, finansują. No po prostu takim przykładem jest Chodorkowski, tak? I telewizja lubi opowiadać, że wszystkie organizacje, które działają na rzecz demokracji w Rosji, na pewno dostają finansowanie od Michała Chodorkowskiego i to jest właśnie ta wielka rodzina, tak, która w Rosji w jakiś sposób działa, czyli te osoby w różnych organizacjach innych też się pojawiają. Też jakby, bo ja słyszę te żale, można dyskutować o tym, że jakaś opcja ideologiczna zdominowała, tak, cały system, między innymi również organizacji pozarządowych, jakiś, nie wiem, układ, cokolwiek to znaczy, to jest jedno dyskutować o tym, bo ja się nie zgadzam i mam na to jakieś argumenty, ale drugie to jest sposób opowiadania o tym, znaczy te grafy, szukanie tych powiązań, zapominanie o nazwiskach ludzi związanych na przykład z obecną władzą, które też są w radach fundacji. Takie bardzo wybiórcze i takie napiętnowanie jednak w tym wszystkim. To nie jest opis jakiegoś zjawiska, tylko bardzo konkretne wskazywanie ludzi, jak choćby materiał urodzinowy. No tak, to jest niszczenie konkretnych osób, ale to na przykład od lat robi rosyjskie NTV, jeden z głównych kanałów telewizyjnych, który na przykład robi całe seriale pod nazwą Anatomia Protestu, w których piętnuje poszczególnych działaczy opozycji, ale też na przykład, no przecież właśnie telewizja rosyjska zniszczyła opozycję przed ostatnimi wyborami, produkując film o prywatnym życiu Kasjanowa, tak, nagrywając po prostu go ukrytą kamerką. Mam nadzieję, że w Polsce, tak jakby na taką skalę jednak te rzeczy odbywać się nie będą, wierzę, że jednak Polska sama się obroni, ale też na przykład głosy, które pojawiały się w internecie innych działaczy z różnych innych organizacji, tak, ale też ludzie, którzy na przykład byli związani ze Szkołą Liderów. Ja też pracowałam ze Szkołą Liderów jako tłumaczka przez rok i naprawdę robili świetne rzeczy, robią świetne rzeczy i to jest ważne, że te głosy się pojawiają i że jednak Polacy bardzo głośno mówią o tym, co sądzą o tym wszystkim. Bardzo Ci dziękuję. Masza Makarowa, dziennikarka Wiadomo Co i portalu również Eastbook, działaczka stowarzyszenia Za Wolną Rosję. Gdy w Ameryce się wybiera. Powiem, cały czas Państwa informujemy o tym, co się dzieje podczas głosowania. Wybory amerykańskie będą dominować przekaz tu w Polsce również przez godzinę. My ze specjalnym programem wystartujemy już wcześniej, może pewnie niż się wielu z Państwa obudzi, o godzinie 5:00. Zaprasza Piotr Maślak, potem Jacek Żakowski na powyborczy poranek. My oczywiście też w Światopodglądzie będziemy komentować wyniki. Tyle co z Anną Piekutowską dziś dla Państwa przygotowałyśmy. Program realizował Krzysztof Woźniak. Informacje, a po nich Maciej Zakrocki zaprasza na Co się stało.